Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest Witold Potwora, doktor polski ekonomista, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania Administracji w Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, witam Państwa. A temat to oczywiście trudna sytuacja gospodarcza, zwłaszcza w lokalach gastronomicznych, no i siłownie. To są chyba lokale... Które najbardziej zostały dotknięte tą pandemią, tak naprawdę dostały najmniejsze wsparcie. No i nie wiadomo czemu. Tak naprawdę cały czas termin ich otwarcia się przesuwa w czasie. Jak długo jeszcze dadzą radę te lokale? Dobre pytanie. To znaczy, oczywiście, że te lokale jako obiekty przetrwają. Natomiast może być problem, jeśli chodzi o. Bankructwa, likwidację wielu przedsiębiorstw. Zresztą to jest najprostszy pomysł w obecnej sytuacji. Na przykład, na przykład postawić firmę w stanie upadłości. Najprostszy, ale oczywiście najbardziej niekorzystny dla właściciela, dlatego że często to jest tak, że to jest, poświęciło się całe życie temu przedsięwzięciu. Często też jest tak, jak ktoś słucha nieraz moich wypowiedzi, to wie, że ja nie jestem takim przeciwnikiem lekko szarej gospodarki, a wręcz przeciwnie. No i też jest tak, że w części tej branży gastronomicznej też mamy do czynienia z sytuacją taką, że trochę nie zawsze to było do końca poukładane księgowo i dzisiaj trudno otrzymać wiarygodne informacje, jaka jest, jaka jest sytuacja. Na przykład przedsiębiorstw z branży, to się nazywa weddingowa, czyli z branży tej po ludzku mówiąc weselnej, gdzie wiele środków jakby przepływało trochę trochę poza oficjalnym strumieniem. Z drugiej doskonale rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że te firmy w gastronomii, w turystyce również, jeśli chodzi o fitnessy, to to jest już obszar bardzo mocno poszkodowany dlatego, że to mniej więcej od kwietnia, to z lekką przerwą letnią, te, te obiekty są zamknięte. A to są obiekty bardzo często, które wymagały dość znacznych inwestycji. Ten sprzęt jest bardzo drogi, serwisowanie tego sprzętu jest bardzo drogie. Jak popatrzymy na cały... czynsze ogrzewanie. Czynsze ogrzewanie, kosztów. tak. Trzeba też pamiętać, że tak jak mówiłem, to w dużej mierze. Gastronomia, turystyka opiera się na kredytach obrotowych, na takich kredytach, które jakby finansują w danym momencie działalność, które dość łatwo jest spłacić wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza jest dobra. No i rzeczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, nie dziwię się temu, że część przedsiębiorców się mocno buntuje ta część, która nie dostała dotacji, która nie załapała się na te kolejne... Ale te dotacje przecież są niewystarczające. Spójrzmy prawdę w eee, oczy. Trzeba też pamiętać, że te dotacje to nie są pieniądze, które od tak można sobie wydrukować. Eee, marne to pocieszenie najpewniej dla, dla tych osób, dla tych właścicieli tych, tych przedsiębiorstw, ale za tą pandemię będziemy płacić my wszyscy i to przez najbliższe kilka czy kilkanaście nawet eee, lat. To nie ma, nie ma czegoś takiego, że rząd ma swoje pieniądze, że Narodowy Bank Polska Polski, gdzieś tam dodrukuje te pieniądze. Te, te A nie pieniądze. dodrukowuje? Dodrukowuje, ale na takiej zasadzie, że to się zapisuje na, po stronie winien. I trzeba A nie będzie... boimy się dewaluacji? Myślę, że do dewaluacji jest jeszcze bardzo daleko. To znaczy, jak popatrzymy na ocenę działań tej sfery ekonomicznej, tej sfery gospodarczej, Rządu. To nawet bardzo mało przychylne m, e, portale internetowe czy gazety, jednak pokazują, że ta recepta na ten kryzys e, była na, jak na możliwości Polski e, e, dość dobra. Chociaż ja myślę, że wiele osób nie byłoby zaskoczonych, gdyby nie było żadnych tarcz. Kto ma trudniejszą sytuację tak naprawdę z lokali gastronomicznych? Czy te małe lokale gastronomiczne, takie naprawdę małe, które zatrudniały małą ilość osób i pracują cały czas, przynajmniej robiąc wywozy, czy w jakikolwiek inny sposób, starają się utrzymać? Czy te duże, większe lokale, które zatrudniały dużo osób i wiąże się to albo ze zwolnieniami ludzi, albo z ich utrzymywaniem. Koszty są dużo większe. Często te duże lokale zrezygnowały z jedzenia na wynos, ponieważ jakby koszty produkcji no, wychodziły na in minus, jeśli chodzi o produkowanie tak niedużej ilości wywozów. To jest dość specyficzna branża, dlatego że z jednej strony ta branża ulega dość wyraźnej modzie. Jak mówimy o tej, o tej działalności na dowóz, na wywóz, na, na, na przykład słynne diety pudełkowe, no to w, tej, w, tym, w tym obszarze te przedsiębiorstwa aż tak mocno nie tracą w ostatnich e, miesiącach. Aczkolwiek to jest bardzo podobnie jak z handlem. E, cóż z tego, że handel internetowy nam się błyskawicznie rozwija, jak e, ten klasyczny, tradycyjny handel ma bardzo ważną funkcję w gospodarce, dlatego że on e, sprawia, że ten popyt wewnętrzny. E, Mo, może być właściwie zrealizowany. My dzisiaj mamy e, spadek PKB rok do roku 2,8 między innymi e, dlatego, że nie ma tego popytu wewnętrznego i bardzo podobnie jest z gastronomii. Jeszcze w gastronomii mamy taką dziwną sytuację, bo no, patrząc chociażby na nasze Opole to wiemy, że e, nawet w, w tak zwanej normalnej sytuacji, czyli sytuacji przedpandemicznej e, wiele lokali powstawało i wiele lokali nie dawało rady funkcjonować mm. dlatego, że... My jesteśmy specyficznie, specyficznie. Bardzo miejsce. Specyficznym miejscem, a też wielu osobom wydaje się, że nawet jak komuś się nie udało, to mój model e, biznesowy będzie, będzie lepszy, a potem jest kłopot. Choć Trzeba też przyznać, że w ostatnich latach zmienił się styl życia Polaków. Że... Ale przepraszam, że wejdę w słowo, bo Pan poruszył bardzo właśnie ciekawą rzecz. Na czym polega, gdzie tkwi sedno tej specyfiki naszego miasta Opola, gdzie bardzo dużo takich, wydawałoby się, oczywistych rzeczy, które wszędzie indziej działają, na przykład lokali tematycznych, gastronomicznych z kuchnią hinduską, no po prostu nie, nie, jakoś im się nie udaje. Jeśli mamy w Opolu 110, czy 120 tysięcy mieszkańców, z czego a, a, część zresztą jest poza granicami kraju. No ale z drugiej strony, Opole też jest takim zasysającym miastem. A i porównamy się z Wrocławiem, to siłą rzeczy na część z tych lokali hinduskich, gruzińskich, ukraińskich może nie być miejsca. E, t, też trzeba pamiętać o tym, że my mieliśmy taką sytuację przez całe lata, że centrum Opola to były oddziały banków, że sprywatyzowaliśmy być może słusznie dużą część lokali gastronomicznych, na które dzisiaj miasto jakby nie ma wpływu, co, co, co w tych lokalach będzie. Teraz mamy trend odwrotny, trend, który zresztą łatwo było przewidzieć, że w sytuacji jakby zmian w bankowości i powstania bankowości elektronicznej, Dzisiaj zwalniają nam się puste przestrzenie i najważniejsze jest to, co powiedziałem, czyli styl życia. Już młodsi ludzie, jak popatrzymy na Opole przed pandemią, to już było widać wyraźnie, że miasto zaczęło żyć, że ten pomysł, jaki ma ta ekipa. Dzisiejsza rządząca ratuszem, że on zaczął się sprawdzać, to znaczy, że przyciąga się do centrum e, miasta różnymi działaniami. To, to, to nie jest tak, że w Opolu przez e, nic się nie dzieje. To jest miasto dynamiczne, to jest miasto, które się w ostatnich latach zmieniało, i była szansa na to, że tak jak pani powiedziała, że te modele choćby związane z gastronomią taką e, orientalną czy e, z różnych kultur, one mogłyby zacząć się sprawdzać prawda, w najbliższych miesiącach. Natomiast niestety to wszystko zostało brutalnie przerwane przez no pandemię. No i właśnie, i dokąd zmierzamy tak naprawdę? Dokąd zmierzamy w tej sytuacji bardzo trudnej? Od tego pytania wyszliśmy, że nie wiadomo ile jeszcze wytrzymają. Czy wszystkie siłownie, fitnessy, czy restauracje, czy... Przetrwają najsilniejsi, ci, co mają jakieś zaplecze finansowe, czy zredukuje nam ta sytuacja, ilość właśnie takich miejsc, jak takich siłowniczych czy, czy lokali gastronomicznych? Jestem niemal pewny, że za kilka tygodni zaczną się pojawiać różnego rodzaju takie publikacje, raporty, takich harcowników ekonomicznych, które wykażą, że przecież no, jest to jest. jest, jest, jest jest dobrze, dlatego że pandemia jakby wyczyściła rynek, to znaczy oddzieliła to się za. Amerykanie mówią zawsze: chłopców od mężczyzn. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że pandemia nie jest sytuacją normalną, rynkową, i to nie jest tak, że przetrwają ci najlepsi. Rzeczywiście. W pewnym sensie te firmy, które były dobrze zarządzane, te, które miały e, jakieś oszczędności, te, które miały e, jakby spokojniejszy e, rozwój, te, które na przykład nie były zadłużone nadmiernie, one przetrwają. Część z tych innych przedsiębiorstw niestety może zostać albo przejęta, albo fizycznie mogą zniknąć. Ten ruch w, na rynku zawsze istnieje, natomiast my mamy takie nieszczęście, że w ostatnich latach z tak zwanej konkurencji monopolistycznej przeszliśmy na konkurencję oligopolistyczną i nieszczęściem współczesnej gospodarki, nie tylko polskiej, światowej jest to, że zaczyna być bardziej odgrywać rolę fundamentalną polityka, że jest dwóch czy trzech tych głównych graczy, bo gdzie jest lider rynku? Dobrze, ale gdzie jest w tym wszystkim człowiek? Panie doktorze, a przede wszystkim bardzo dużo lokali było też, zwłaszcza u nas na płaszczyźnie, takich rodzinnych, małych lokali domowych. Ci ludzie nie mają szans na przetrwanie. I w związku z tym, co dalej? Będą musieli szukać nowych pomysłów na życie, jak wyjść z długów, no bo jak pan ocenia tę sytuację i pomoc rządową? Kiedyś słyszałem, że bankrutują przedsiębiorstwa, a nie przedsiębiorcy. To znaczy, to jest jakieś tam, być może to jest jakaś, jakieś pocieszenie. Natomiast oczywiście to jest też tak, że pewnych umiejętności, kwalifikacji, nawet pandemia nam nie zabierze. Wydaje się, że, że w momencie uspokojenia sytuacji, będzie takie ciśnienie popytowe i, i, i będzie można zdobyć, e, z powrotem wejść na te rynki z jakimś innym pomysłem na przykład, albo e, jeśli jeszcze te dwa, trzy tygodnie przetrwamy, to prawdopodobnie w, w pierwszej fazie otworzone zostaną hotele, chociażby dla podróży służbowych, bo to jest bardzo istotne, o czym też zapominamy, że te rozmowy twarzą w twarz, to, że my dzisiaj mamy praktycznie zamknięte życie społeczne, Społeczne, że kto wie, czy te koszty społeczne nie są dużo, dużo większe niż te koszty ekonomiczne. Można to zrobić tak jak Amerykanie. Z miesiąca na miesiąc zwolnić jakieś tam 10% ludzi i, 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 i zasiłek dla bezrobotnych. Można spróbować to tak, jak robi się w Europie, spróbować tą kroplówką, taką, która oczywiście nie pokrywa wszystkich strat. Mówimy o tych o 70% na przykład yy, yy, straty brutto. Yy. Można próbować ratować tą gospodarkę, ale rzeczywiście e, koszty nie tylko ekonomiczne, ale te koszty społeczne pandemii będą niewyobrażalne. No ale no bo właśnie, bo gdzie jest w tym wszystkim człowiek? Powtarzam to pytanie po raz kolejny, ponieważ jakby ten boom chodzenia do sklepów, centrów handlowych, to jest trochę na zasadzie nie potrzeby zakupów, tylko terapii psychologicznej, potrzeby kontaktu, wyjścia gdzieś. No i tak samo jest z restauracjami, tymi siłowniami. Jakieś rady, czy są jakieś możliwości poradzenia czegoś tym ludziom, czy niekoniecznie w tej sytuacji? Nie, myślę, że myślę, że wa warto jeszcze dać sobie szansę tego tygodnia czy dwóch tygodni, jak ta sytuacja będzie się dalej rozwijała. Warto pamiętać o tym, że tak jak mówiłem wcześniej, że. A nie myśli pan, że tutaj każdy tydzień ma znaczenie? Panie, obawiam się, że nawet gdybyśmy otworzyli dzisiaj restaurację i siłownie, że po, po początkowej euforii. A to jednak wiele z nas, wielu z nas będzie czuło się w dalszym ciągu dość mocno zagrożonych i będzie, się bało, będzie się bało korzystać. I obawiam się, że ta sfera popytowa, ona wcale nie będzie taka, jak oglądamy takie obrazki, gdzie ktoś właśnie otwiera klub czy otwiera dyskotekę. To na początku może być taki potężny, potężny ruch, a to brzydko się mówi, w interesie, ale po pewnym czasie obawiam się, że część z tych przedsiębiorstw tak czy inaczej będzie musiała szukać nowych możliwości rozwoju. To takie ostatnie pytanie, niezbyt budujące, ale teoretyczna trzecia fala COVID-owa. Czy ktokolwiek z tych branż byłby w stanie przeżyć następny lockdown? Myślę, że jeśli chodzi o branże, to na pewno te branże, które od studni są zamknięte, to nie, nie, większość tych przedsiębiorstw nie będzie miała najmniejszych szans na przetrwanie. Natomiast pamiętajmy, że na całe szczęście gospodarka to jest co prawda system naczyń połączonych, ale na całe szczęście są takie branże, które funkcjonują względnie normalnie nie? i one jakby dzisiaj utrzymują gospodarkę polską. Ja cały czas Powtarzam, i po raz kolejny to powtórzę: 95% sukcesów gospodarczych Polski to jest kapitał intelektualny i kapitał polskich przedsiębiorców, polskich menedżerów. To jest ogromna, o, o, ogromny potencjał, który, który w ostatnich latach. No tak, ale co, przepraszam, że znowu wchodzę w słowo, ale dużo pytań, bo strasznie trudny temat i emocjonujący, co Ci mali przedsiębiorcy, to ta gastronomia, ci właściciele fitnessów mają z tego, że inne firmy dobrze prosperują, skoro nawet nie potrafimy my jako kraj zapewnić im jakiejś zapomogi, pomocy finansowej. Ja Pani, to jest też tak, że to, to jest brutalność gospodarki rynkowej. Jako, jako zwolennik mechanizmu rynkowego zdaję sobie sprawę, że mogły się pojawić również takie rozwiązania, w których żadnej tarczy by nie było. Możemy, możemy Prosty, prosta recepta to jest: tniemy wszystkie wydatki rządowe, samorządowe, likwidujemy miejsca pracy, jest ta kropówka w postaci zasiłku dla bezrobotnych i wtedy mamy pustynię. Ja mam nadzieję, że za dwa, za trzy tygodnie, kiedy powoli zaczniemy otwierać, bo nie wierzę w to, że, że to będzie tak, że od 14 lutego wszystkie lokale gastronomiczne, wszystkie siłownie będą otwarte. Mam y, na wrażenie, że to będzie raczej, raczej etapami, y, powolnie, tak żeby nie wpłynęło to na poczucie bezpieczeństwa, bo to, raz jeszcze powtarzam, tu nie jest tylko kwestia tego, że y, my otworzymy gastronomię, ale trzeba jeszcze przekonać ludzi do tego, żeby z tej gastronomii chcieli yy, korzystać. Co wcale nie będzie takie proste za kilka tygodni. No cóż, a ja trzymam kciuki, czy mamy razem chyba. A to Zdecydowanie. Za... Ja, jedną ważną, mm -hmm. wa ważną rzecz chciałbym jeszcze tu powiedzieć. Otóż nie można prowadzić działalności jakiejkolwiek, gospodarczej, społecznej, jeśli choć trochę nie jest się optymistą. Nie ma się szczęścia. Przynajmniej w naszym kraju. To trzymamy kciuki za gastronomię, za wszystkich właścicieli i pracowników fitnessów, no i za wszystkich związanych z gospodarką, w tym trudnym. W czasie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był dr Witold Potwora, e, polski ekonomista. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani.